Gacek. Dobry wieczór. Zadanie człowieka w istocie jest bardzo proste. Trzeba żyć swoim, a nie cudzym życiem, mówił Józef Brodski. Laureat literackiego Nobla urodził się 80 lat temu, 24 maja 1940 roku, w mieście przemianowanym, które wtedy nosiło nazwę Leningrad. Ale on, jak wszyscy petersburżanie, przywiązani do mającego wspaniałe tradycje grodu nad Newą, nazywał je z czułością Peter. Najstarsze jego wspomnienie z dzieciństwa to oblężenie Leningradu i matka wioząca go na sankach po zasypanych śniegiem ulicach. Rodzinne miasto opuścił na stałe w 1972 roku. Od władzy sowieckiej dostał bilet tylko w jedną stronę. Nigdy już nie zobaczył rodziców, bo nie pozwolono im odwiedzić syna w Ameryce. Kiedy po pierestrojce mógł już odwiedzać Rosję, nigdy tego nie uczynił. W istocie bowiem nie wyjeżdża się gdzieś, lecz od czegoś odjeżdża. Lepiej chronić własną przeszłość, tak czy siak w pamięci, zamiast stawać nią twarzą w twarz, mówił. W 80. rocznicę urodzin zapowiedziano oficjalne otwarcie Muzeum Józefa Brodskiego w domu przy Litiejnym Prospekcie 24, gdzie mieszkał z rodzicami w słynnym półtora pokoju. Wcześniej eksponaty związane z jego życiem można było oglądać w muzeum zaprzyjaźnionej z poetą Anny Achmatowej. Widział je tam Andrzej Mietkowski. Mnie się Brodski kojarzy przede wszystkim z tą wymianą zdań z procesu, który mu wytoczono w 1964 roku o pasożytnictwo, gdzie sędzia podważał jego status i zapytał, kim on jest. Brodski odparł: poetą, a na to sędzia, a raczej urzędnik sądu sowieckiego, zapytał go: no dobrze, a kto tak zdecydował? Na co ten zawahał się i mówi: ja myślę, że to od Boga. W książce Poezje wybrane Brodskiego, tam jest taki wstęp Czesława Miłosza o Brodskim: poeta uwięziony i skazany przez państwo, następnie przez państwo wygnany i po jego śmierci szef państwa klęczący u jego trumny. Ta baśń przydarzyła się w naszym małobaśniowym stuleciu. Brodskiego, jak też on sam o sobie mówił, obwiniano go o wszystko z wyjątkiem pogody w Związku Sowieckim. Wstrząsające rzeczy można zobaczyć w odtworzonym jakby gabinecie Brodskiego w Petersburgu, w którym byłem, w domu Anny Achmatowej, fontanny dom tak zwany. To jest wiele tysięcy eksponatów, od fotela poprzez walizkę, z którą Brodski w 1972 roku opuszczał ZSRR, aż po niedopitą butelkę whisky, którą znaleziono na jego biurku w Nowym Jorku po jego śmierci. Urodziłem się i wyrosłem wśród błot nadbałtyckich, palami biegnących w morze, skąd fale szare jak cynk parami napływały. I stąd wszystkie rymy, stąd ten spłowiały głos, który się między nimi wije jak mokry włos, jeśli w ogóle się wije. Spocząwszy na plaży tych wierszy, muszla ucha dosłyszy w nich nie grzmot złowieszczy, ale klaskanie płótna, okiennic, dłoni, czajnik kipiący na maszynce, maksimum skwir rozkrzyczanych mew. W tych płaskich krainach to właśnie chroni przed fałszem serce, że nie ma gdzie się skryć i że widoki dalsze. Tylko dźwiękom rozległa dal się nie uśmiecha, oko się nie poskarży na brak echa. Wiersz Józefa Brodskiego w przekładzie Stanisława Barańczaka przeczytał Władysław Kowalski. Kolejne wspomnienie o poecie i jego wiersz jutro o tej samej porze.